Cześć, to Wilkiewicz Powalec. Witam na kanale Powieki. Ten materiał jest skierowany do rodziców dzieci, które noszą już okulary. Chciałam Wam coś pokazać. Czy jeżeli ja, jako doktor, zapiszę dzieciom tabletki bądź krople, napiszę je na receptę, to czy Wy uważacie, że jest to leczenie? No jest to leczenie. Doktor napisał, dał receptę, należy przyjmować leki. Natomiast jeśli ja Waszym dzieciom zapiszę okulary, a tym bardziej zalecę zasłanianie jednego oka, czy Wy zdajecie sobie sprawę z tego, że to także jest leczenie? Mam takie wrażenie, że zalecenia, szczególnie zasłaniania oka dzieci, które zezują, nie jest postrzegane przez Was jako leczenie. Natomiast chciałam Wam po prostu wytłumaczyć, że tabletki, leki, jak również zasłanianie, to jest to samo. To jest także rodzaj leczenia. Jeżeli Wasze dzieci są w wieku przedszkolnym i okazuje się, że mają plusy, nadwzroczność, na przykład plus 3, to bardzo często one z tego wyrastają w wieku około 10, 11, czasami 13 lat. Natomiast nie ma żadnych innych metod terapeutycznych, żeby się tych plusów u takiego małego dziecka pozbyć. Jeśli dzieci startują i mają większe plusy, na przykład plus 6 czy plus 8, to niestety bardzo często jest tak, że o kilka tych dioptrii wada się zmniejsza, na przykład do plus 4, ale to plus 4 pozostaje. Czy możemy coś z tym zrobić? No owszem, możemy, ale dopiero jak dziecko skończy 18 bądź 21 rok życia, dostępne są teraz zabiegi tzw. chirurgii refrakcyjnej, czyli zabiegi, które korygują naszą wadę wzroku. U dzieci takie zabiegi są niedostępne, ponieważ wada wzroku cały czas się zmienia. Ona cały czas ewoluuje i nie jest stabilna. Podsumowując, okulary to jest to samo, co recepta napisana na antybiotyk w przypadku zapalenia płuc. To jest także forma leczenia. Zarówno okulary, jak i zasłanianie oka w przypadku dzieci, które zezują, czyli mają nieprawidłowe ustawienie gałek ocznych, a szczególnie u których jedno z oczu jest tak zwanym leniwym, czyli po prostu troszeczkę słabiej widzi. To jest Wasza rola w tym, żebyście przekonali dziecko wszelakimi możliwymi sposobami i zachęcili do jakichś takich prac wzrokowych, żeby w trakcie tego zasłaniania dzieci po prostu się czymś bawiły i zajęły, ponieważ jest to niezmiernie ważne do tego, żeby prawidłowo rozwinęło się widzenie. Jeśli ten materiał jest przydatny, to bardzo prosimy o podzielenie. Zapraszam też bardzo serdecznie do zadawania pytań. W miarę możliwości będę na nie odpowiadała. I do subskrypcji mojego kanału, czyli Powieki na YouTubie. To wszystko na dziś. Dzięki, pa! Wspomniałam, pozdrawiam mamę Kaję i jej synka, którzy właśnie zadali mi to pytanie przez fanpage. Także mam nadzieję, że moja odpowiedź na fanpage'u, jak również ten film, troszeczkę Wam pomogły w zrozumieniu tego, co się dzieje ze wzrokiem i jak należy z tym postępować. Pa, trzymajcie się.